Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o korektorach pod oczy, ponieważ w ostatnim czasie pokazałam Wam tak dużą ilość dobrej jakości korektorów, że gdybym była odbiorcą, to sama miałabym problem z wyborem tego jedynego właściwego dla mnie. I do dzisiejszego odcinka wybrałam 6, które ostatnio zrobiły największe pozytywne wrażenie. I to są korektory drogeryjne, które nie kosztują więcej niż 20 zł, albo oscylują właśnie w granicach tej ceny. I dzisiaj zrobię zbliżenia w świetle dziennym, tak żebyście mogły wszystko dokładnie zobaczyć. Porównam cenę, konsystencję, poziom krycia, to jak zachowują się na skórze dojrzałej, to jak wyglądają po przypudrowaniu, bo wiadomo, każda skóra jest inna. Każdy szuka czego innego w wykończeniu korektora, każdy szuka innych właściwości, więc mam nadzieję, że taki odcinek wyda Wam się interesujący. Serdecznie zapraszam na porównanie korektorów drogeryjnych. Zaczynamy. Moja skóra jest dojrzała, z pierwszymi już zmarszczkami, albo nawet już dość głębokimi zmarszczkami mimicznymi pod okiem, z widocznymi zasinieniami, szczególnie w wewnętrznym kąciku i na powiekach. Dlatego ja szukam korektora, który będzie kryjący, ale jednocześnie lekki, który nie będzie wchodził w załamania zmarszczkowe. Dzisiejszy test będzie dość ekstremalny dla mojej skóry pod okiem, ponieważ będę nakładała 6 korektorów i 6 będę zmywała po wcześniejszym przypudrowaniu, więc one będą utwardzone. Żeby zapewnić komfort mojej skórze, za każdym razem będę nakładała krem Koi, który już kilkukrotnie Wam wspominałam, że fantastycznie właśnie sprawdza się pod makijaż, na którym nic się nie roluje. Nigdy jeszcze nie spotkałam się z sytuacją, w której jakiś korektor źle wyglądałby właśnie na tym kremie. Ufam mu w 100% i on zapewnia jeszcze odpowiedni poziom nawilżenia i takiego, wiecie, nawodnienia mojej skórze. A do demakijażu będę używała dzisiaj płynu micelarnego z Basic Lab, który fantastycznie radzi sobie właśnie z makijażem oczu i w błyskawiczny sposób rozpuszcza wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, więc nie będę musiała tak bardzo mocno trzeć i pocierać swojej okolicy oczu. To wystarczy tylko przyłożyć płatki do powiek i w zasadzie po kilku sekundach makijaż jest usunięty. Starałam się, żeby ten test nie nadwyrężył zbytnio mojej skóry pod okiem. Zaczynamy! Na Instagramie zadałam Wam pytanie, czym kierujecie się przy wyborze swojego idealnego korektora, więc konsystencja, poziom krycia i to, czy nie gromadzi się w zmarszczkach, to były najważniejsze cechy dla Was. I tym będziemy się kierować. Chciałabym, żebyście wzięły jeszcze jedną rzecz pod uwagę, czyli to, że wygląd korektora, który Wam dzisiaj pokażę, to jest sytuacja zaraz po aplikacji i po przypudrowaniu. Natomiast troszeczkę inaczej ten korektor będzie wyglądał po 8-10 godzinach. Wiadomo, nasza skóra traci wilgoć w trakcie dnia, dlatego jeżeli macie skórę bardzo suchą, bardzo odwodnioną, no to te ciężkie, zastygające korektory mogą wyglądać nieco sucho. Ale ja ze swojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jeżeli użyję tego kremu i tego pudru, czyli Koi i Hehan albo My Secrets, i o nim również Wam wspominałam na kanale, no to te korektory wyglądają na mojej skórze dobrze nawet po tych kilku godzinach. Na pierwszy rzut pójdzie Bel Hypoallergenic, to jest Cover Eye and Skin Concealer i ja mam go w odcieniu 30 beige. Jego cena w zależności od drogerii to między 17 a 24 zł. Kolor 30 to jasny i neutralny odcień, bardzo ładny, natomiast on idzie trochę w ciepłą tonację, absolutnie nie widzę tutaj różowych pigmentów. W nazwie tego korektora pojawia się słowo kamuflaż, więc już to może dać nam do myślenia, że będzie to jeden z mocniej kryjących korektorów. Ja aplikuję korektory zazwyczaj 3 kropkami, 2 w wewnętrznym kąciku oka, ponieważ tam mam największe zasinienia, i 1 w zewnętrznym, ponieważ tam z kolei mam najwięcej załamań zmarszczkowych, dlatego staram się, aby właśnie w zewnętrznym kąciku ilość aplikowanego produktu była jak najmniejsza. I jak widzicie, ta ilość dość ładnie poradziła sobie z zakryciem moich zasinień, natomiast potrzebna jest jeszcze jedna cieniutka warstwa w samym wewnętrznym kąciku i tak będę robiła z każdym korektorem, ponieważ te moje ciemnogranatowe zasinienia bardzo ciężko jest zakryć, więc nawet mocno kryjący korektor u mnie w wewnętrznym kąciku często sobie po prostu nie radzi. Tą drugą warstwę doklepuję już zazwyczaj palcem. Kolor odrobinę odznacza się od mojej skóry, od koloru mojej skóry. Jest troszeczkę jaśniejszy, ale to tylko lepiej, ponieważ rozjaśni właśnie całą okolicę oka.
A jeżeli nałożymy w odpowiedni sposób podkład, to ta różnica kolorystyczna zostaje zniwelowana. Po przypudrowaniu skóra nie wygląda sucho, nie jest obciążona, to w dalszym ciągu wygląda ładnie i estetycznie. Nie podkreślił również zmarszczek, więc uważam, że naprawdę nieźle sobie poradził. Należy tutaj zauważyć, że korektor Bel nieco ciemnieje przy kontakcie z powietrzem, nieco oksyduje, więc to należałoby wziąć pod uwagę przy wyborze odcienia. Natomiast tak jak powiedziałam, on jest nieco dla mnie za jasny, więc ja tak tego nie zauważam, ale to będzie problem kilku dzisiejszych korektorów. Myślę, że dość istotną informacją jest również to, że to jest korektor zastygający, czyli on nie będzie pracował wraz z naszą mimiką. Kolejny korektor to Rimmel Multitasker i jest on bardzo popularny ostatnio właśnie w sieci. Ja również zachwycałam się nad jego właściwościami kryjącymi. Mój odcień to 0,40, a jego cena to od 21 do 29 zł, w zależności oczywiście od drogerii, jaką wybierzecie, ale można trafić na promocję, no i wtedy możemy kupić ten produkt dużo taniej. Odcień 0,40 jest jasnym, powiedziałabym, że nawet bardzo jasnym odcieniem, zahaczającym trochę o chłodne różowe tonacje. Ja tutaj nie widzę żadnych właśnie ciepłych pigmentów. Jeżeli chodzi o aplikator, to jest on bardzo duży. Największy ze wszystkich korektorów, które Wam dzisiaj pokażę, i przez to, że jest on też tak duży, należy uważać z ilością nakładanego produktu, bo właśnie przez to, że ten aplikator ma takie gabaryty, to możemy nałożyć zbyt dużą ilość, dlatego tutaj uważałabym przy aplikacji. Przez to, że jest on tak jasny, to muszę dość wysoko nałożyć podkład po to, żeby właśnie te kolory mi się zmieszały i wyglądało to naturalnie, ale z drugiej strony właśnie przez to, że jest tak jasny, bardzo ładnie rozświetla środkową partię twarzy. Tutaj po jednej warstwie krycie oczywiście jest bardzo satysfakcjonujące i to mi w zupełności wystarczy, ale oczywiście dołożę po jednej małej kropeczce w wewnętrznym kąciku, doklepię palcem, tak żebyście zobaczyły, jak wyglądają dwie warstwy na dojrzałej skórze. Tutaj chciałam zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłam w trakcie testowania tego produktu, ponieważ on ma tak potężne właściwości kryjące, jest tak skoncentrowanym produktem, że jeżeli nie zadbamy o odpowiednie nawilżenie, to on może wyglądać ciężko, może się rolować w trakcie dnia, ale to mam właśnie wrażenie wynika z zbyt małej ilości nałożonego kremu, że pod ten korektor naprawdę musimy wziąć pod uwagę to, w jakiej kondycji jest nasza skóra, szczególnie jeżeli mówimy o skórze dojrzałej, takiej, która ma już widoczne zmarszczki, takiej właśnie jak moja. Bo jeżeli ja nałożę zbyt małą ilość kremu, to on pod koniec dnia może wyglądać sucho i to również zauważyłam. Dlatego zaznaczam, że żeby on ładnie wyglądał, to po prostu musimy zadbać odpowiednio o nawilżenie skóry wokół oka. Multitasker to również jest korektor, który będzie zastygał, czyli również jeżeli nie lubicie się z pudrami pod oczy, no to możecie z takiego zrezygnować. Podsumowując, jest to korektor o bardzo dużym stopniu krycia, chyba największym, z jakim się do tej pory spotkałam, dla osób, które mają mocne zasinienia i szukają tego typu wykończenia. Trzeba uważać z ilością, bo bardzo łatwo można z nim przesadzić. Kolejny korektor to Catrice True Skin High Cover Concealer z kwasem hialuronowym. Ja mam go w odcieniu 0,10 Cool Cashmere. Cena oczywiście w zależności od drogerii, jaką wybierzecie, to między 15 a 20 zł. Kolor tego korektora to według mojej opinii najładniejszy odcień, jaki Wam dzisiaj pokażę. Jest on bardzo neutralny, przepięknie stapia się ze skórą i ja go noszę nawet nie nakładając podkładu, ponieważ tak ładnie i naturalnie wygląda właśnie ten odcień na mojej skórze. Jest to korektor o dość dużym stopniu krycia, natomiast on wygląda niesamowicie lekko. Bardzo ładnie się blenduje, bardzo szybko się blenduje, jest to taki produkt intuicyjny. Nie stygnie, czyli nie zastyga tak bardzo jak dwaj jego poprzednicy i ja dlatego nie ryzykuję i nie zostawiam go nieprzypudrowanego. On wygląda bardzo dobrze przez większą część dnia, nawet przez 10 godzin. Moja skóra wygląda na taką nawilżoną i nieobciążoną, nieprzesuszoną, dlatego jest to jeden z moich takich ostatnio ulubionych korektorów, po które sięgam najczęściej. Jest to również związane z tym bardzo ładnie dopasowanym do mojej kolorystyki odcieniem. Kolejna pozycja to Paese, czyli nasza polska marka, bardzo lubiana i popularna. Run for Cover, to jest Full Cover Concealer, czyli jak twierdzi producent, korektor o
pełnym kryciu. Mój odcień to numer 40 Golden Beige i jest to odcień, który najbardziej oksyduje ze wszystkich, które Wam dzisiaj pokażę. Sam odcień jest dość mocno żółty, jeżeli szukacie tego właśnie typu kolorów, takich ciepłych, bardzo ciepłych, no to to jest właśnie jeden z nich, ale właśnie trzeba wziąć pod uwagę, że on jednak dość mocno zmienia swój odcień w trakcie dnia. Jest to korektor rzeczywiście o bardzo dużym stopniu krycia i jest zastygający. Jak widzicie, ja mogę sobie tutaj maziać palcem po nim i on się w zasadzie nie rozmazuje. Dałam mu chwilę oczywiście i on się sam utrwalił, czyli kolejny raz ta sama sytuacja, jeżeli nie lubicie pudrów pod oczy, no to możecie go po prostu zostawić samemu sobie i on się utrwali. Ja go lubię nakładać wtedy, kiedy jestem potraktowana sama opalaczem, albo wtedy, kiedy moja skóra właśnie jest bardziej opalona, wiecie, po prostu przez słońce. Właśnie ze względu na ten ciepły kolor, ponieważ kiedy jestem blada, no to niestety te żółte pigmenty bardzo mocno się odznaczają. Teraz na zbliżeniach nie jest to tak mocno widoczne, ponieważ światło dzienne bardzo ładnie też wypala w kamerze i tego tak nie widać, ale na żywo uwierzcie mi, że ten żółty kolor w momencie, kiedy jestem blada, dość mocno się odznacza. Ale jeżeli chodzi o ogólne wrażenie, to jak najbardziej uważam, że jest to w porządku korektor. Nie wysusza, nie przesusza, ładnie się blenduje, zapewnia dość optymalny poziom krycia jak na moje potrzeby już po jednej warstwie. Muszę mu odjąć pół punkta za to, że ciemnieje jednak. A teraz korektor Lovely No More Dark Circles, jeden z moich faworytów, w dalszym ciągu uważam, że jest to naprawdę fantastyczny korektor, jeden z tańszych, ponieważ w drogerii on kosztuje między 10 a 15 zł, w zależności oczywiście od drogerii, jaką wybierzecie. I ja mam go w odcieniu 2, natomiast wcześniej miałam go w odcieniu chyba 4 i ten 4 był o wiele jaśniejszy od tej dwójki, dlatego tutaj trochę kolorystyka jest, czy numeracja jest pomieszana, więc im niżej, tym ciemniej. I jeżeli chodzi o kolor, to jest to kolor, który troszeczkę oksyduje, bo ja nałożyłam teraz tą plamkę chwilę temu i jeżeli nałożę teraz świeżą porcję, to możecie zobaczyć, że będzie odrobinę jaśniejszy. Natomiast nie jest to jakieś takie, wiecie, zastraszające ciemnienie. Mi się wydaje, że jest to jednak w granicach normy, przynajmniej ja nie zauważam tego efektu, wiecie, już na twarzy, kiedy nałożę ten korektor, ale jest to jeden z ładniej wyglądających korektorów na skórze dojrzałej i to mówię tak naprawdę z doświadczenia, że bardzo chętnie po niego sięgam. To jest korektor zastygający, który bardzo fajnie i szybko się blenduje, który możemy nałożyć nawet palcem, który po cienkiej warstwie już zapewnia nam naprawdę bardzo dobry poziom krycia, bardzo satysfakcjonujący poziom krycia, jeżeli macie właśnie dość mocne zaśnienia. Ja oczywiście dokładam jeszcze jedną małą kropeczkę tylko we wnętrznym kąciku, żeby sobie to krycie zbudować, ale on nawet po wielu, wielu godzinach wygląda w dalszym ciągu ładnie, skóra nie jest przesuszona, więc uważam, że jeden z ciekawszych korektorów drogeryjnych, jaki jest dostępny na rynku. Jest to korektor delikatnie zastygający, nie jakoś super mocno, więc tutaj ja przynajmniej mam takie potrzeby, żeby go przypudrować, żeby on się jednak nie przemieszczał, nie pracował z moją mimiką. Nawet jeżeli go przypudruję, to on nie traci swoich takich, wiecie, właściwości ładnie wyglądających, dlatego właśnie on jest jednym z takich moich ulubieńców. Natomiast w ostatnim czasie, no niestety, został zdetronizowany przez Catrice. Ostatni w tym zestawieniu to Eveline Cosmetics Magical Perfection Concealer, korektor pod oczy również z kwasem hialuronowym i to jest jedyny korektor, który Wam dzisiaj pokażę, który nie posiada aplikatora i musimy sobie wycisnąć potrzebną ilość na dłoń i później rozprowadzić w zależności od tego, jak lubicie, albo palcem, albo pędzlem, albo gąbeczką. I to jest też korektor, który ma największą pojemność, ponieważ aż 15 ml, a jego cena to oczywiście w zależności od drogerii od 13 do 20 zł i ja mam go w odcieniu 01. Jest to korektor o najmniejszym stopniu krycia, który Wam dzisiaj pokażę. Nie oznacza to jednak, że on nie kryje, ponieważ jest to krycie wystarczające na dzień, przynajmniej dla mnie. Jeżeli mam ochotę na lekki makijaż, taki, który będzie niewidoczny, który będzie nieobciążający i który będzie naprawdę lekko wyglądał, no to sięgam właśnie po ten korektor. Ale spokojnie można dobudować krycie, doklepując czy dokładając kolejną warstwę i ja to też zazwyczaj robię
wiecie, kolejną kropką po prostu w wewnętrznym kąciku, ale on naprawdę wygląda bardzo lekko, zadziwiająco, ładnie, wygładzająco. Nie roluje się, nie gromadzi się w zmarszczkach w trakcie dnia. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, o zobaczcie, jak on w dalszym ciągu ładnie odbija światło. To jest korektor, który delikatnie zastyga, nie jakoś super mocno, nie tak jak na przykład Paezę. To jest korektor, który będzie delikatnie zastygał, więc jeżeli macie tendencje do tego, żeby korektory gromadziły Wam się w zmarszczkach, no to jednak sugerowałabym zastosowanie pudru. To wtedy bardzo ładnie jakby zastopuje ten mechanizm gromadzenia się w zmarszczkach. Ale po wielu, wielu, wielu godzinach ten korektor na mojej skórze wygląda w dalszym ciągu bardzo ładnie. Stopień krycia, tak jak powiedziałam, najmniejszy z nich wszystkich, ale z możliwością budowania. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry korektor, chociaż czytam Wasze komentarze i jestem świadoma tego, że części z Was on się nie sprawdził. Nie wiem, jaka może być tego przyczyna. Ja Wam opowiadam swoje doświadczenia, to jak dany produkt wygląda na mojej skórze, dlatego też robię te zbliżenia, żebyście mogły dokładnie wszystko zobaczyć, ocenić i ewentualnie wybrać, czy dany kosmetyk będzie odpowiedni dla Waszej skóry, czy też nie. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. To było zestawienie, oczywiście subiektywne zestawienie drogeryjnych, kryjących korektorów. Moim absolutnym faworytem ostatnio to jest Catrice True Skin, jednym też z najtańszych. Korektor, który naprawdę wygląda bardzo dobrze na skórze dojrzałej. Przepiękny ma również kolor, taki wiecie, idealnie współgrający z moją kolorystyką skóry. Nawilżający, bardzo ładnie wyglądający na skórze właśnie już takiej, tak jak często mówię, nadszarpniętej czasem. Świetny wybór. Wszystkie zresztą te, które Wam pokazałam, są bardzo dobrymi korektorami i ja w zależności od potrzeb sięgam po taki. Jeżeli robię wieczorowy makijaż i chciałabym rozświetlić sobie wewnętrzną partię twarzy, przy czym zachować naprawdę bardzo duże właściwości kryjące, to sięgam po multitasker. Jeżeli chciałabym tylko pobiegać, robię sobie taki lekki, dzienny makijaż, no to wtedy Eveline Cosmetics bardzo ładnie też nawilża skórę wokół oczu. Te trzy, jeżeli chodzi o konsystencję, czyli Belle, Paezę i Lovely, konsystencją bardzo są do siebie podobne, natomiast tutaj kolorystyka to jest naprawdę duża rozbieżność, ponieważ Belle ma najbardziej neutralną kolorystykę, jeżeli chodzi o Paezę, no to tutaj właśnie jest żółta, oksydująca i to dość mocno, to też należałoby wziąć pod uwagę przy wyborze swojego odcienia. Lovely jest takim też bardzo fajnym wyborem, bo on bardzo ładnie kryje, ale też nie podkreśla zmarszczek i wygląda bardzo naturalnie, więc w zależności od tego, jakie Wy macie potrzeby, czy Wasza skóra jest bardziej odwodniona, czy mniej odwodniona, czy ma więcej zmarszczek, mniej zmarszczek, czy wiecie, macie mocne sińce pod oczami, no to wtedy takie właściwości korektora będziecie brały pod uwagę. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, zostawicie po sobie subskrypcję. Czekam na wszystkie Wasze komentarze i jeżeli jakiś korektor skradł Wasze serce, a ja go dzisiaj nie pokazałam, to będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie, co to jest za korektor, bo być może ja również się w nim zakocham. Dzisiaj się z Wami już żegnam, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!